Chociaż Powiatowa Rada Zatrudnienia zmieniła nazwę na Powiatową Radę Rynku Pracy, jej zadania pozostają te same. Na czele organu doradczego stoi przewodniczący i zarazem zastępca prezydenta Łukasz Kurzyna wraz ze swoim zastępcą, wicestarostą Witoldem Kowalewskim. W skład rady wchodzą przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacje związkowe pracodawców i społeczno-zawodowe rolników oraz zajmujące się problematyką pracy organizacje pozarządowe. Jednym z zadań, jakie stawia przed sobą Rada, jest aktywizacja ludzi w wieku powyżej 50 lat i długotrwale bezrobotnych. O tym, w jaki sposób Rada wpływa na rynek pracy, mówi dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy. Do głównych zadań Powiatowej Rady Rynku Pracy należy inspirowanie przedsięwzięć na rzecz zatrudnienia, na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy. Właśnie Powiatowa Rada Rynku Pracy opiniuje podział środków na programy aktywizacji zawodowej zarejestrowanych osób bezrobotnych. Ocenia również racjonalność wydatkowania środków, które wydatkujemy jako urząd na rzecz aktywizacji zarejestrowanych bezrobotnych. Ocenia także racjonalność realizacji niektórych programów. I tutaj ustawodawca określa, iż Powiatowa Rada Zatrudnienia powinna zaopiniować racjonalność realizacji takiego programu aktywizacja i integracja, jak również racjonalność realizacji programu specjalnego. Pod koniec grudnia ubiegłego roku stopa bezrobocia w Suwałkach wyniosła 7,4%, a w powiecie suwalskim 4,2%. Pomimo nieznacznego wzrostu liczby bezrobotnych w styczniu i lutym, sytuacja z roku na rok poprawia się. Przekłada się to na dane Powiatowego Urzędu Pracy, w którym rejestruje się coraz mniej bezrobotnych. Na koniec grudnia mieliśmy rekordowo niskie bezrobocie, które wynosiło około 3000. Największy problem ze skierowaniem bezrobotnych tkwi w ich kompetencjach. Wśród zarejestrowanych dominują osoby, które mają niskie kwalifikacje gimnazjalne i poniżej gimnazjalne. Jest ich prawie 30%. Jeśli chodzi o bezrobotnych, to główny powód odmowy przyjęcia propozycji pracy to są niskie płace. Powiatowy Urząd Pracy w bieżącym roku będzie miał do dyspozycji ponad 10 milionów złotych, z czego około 9 milionów wyda na aktywizację zawodową bezrobotnych. Z kolei z Funduszu Pracy ponad 1 000 000 złotych zarezerwowano na prace interwencyjne, 600 tysięcy na szkolenia zawodowe, a 400 tysięcy na roboty publiczne.